Dzień dobry, kochani, dzień dobry. Witam serdecznie w programie Really Fit. Dzisiaj goszczę u mojego kolegi sportowego, fitnessowego, ale odkryłem jego nową pasję. Pewnie ta pasja już długo w nim gdzieś tam tkwiła. Ja dopiero się o niej dowiedziałem niedawno. Kawiarnia Lazis i mój kolega Nasser. Zapraszam cię serdecznie. Cześć, kolego. Cześć, witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie u siebie. No, miło mi. Słuchajcie, zobaczcie, co tutaj mamy. Kawka, przepiękna, libańska, smaczna kawka. Tak, właśnie dolewam ci od razu. Powiedz mi, z czego ona się składa, ta kawa? Słuchaj, to jest kawa 100% arabika i to jest kawa Brazil. Ona jest gotowana, ona różni się od kawa, które bierzemy przez espres, bo tamta jest bardziej olejista na ciśnienie, a to jest gotowana kawa. Jest odrobina kardamonu. Okay. Sam po prostu w palarni to przygotuję te rzeczy i super. Do tego dokładam kardamon, jest przepyszny. Do tego jest woda różana tutaj. Różana. Woda jest w chwili kwiatu pomarańczy. Możesz spróbować, jest przepyszna. Ale ona jest bardzo zdrowa. I do tego odrobina. Jeszcze nie. Na zdrowie. To jest woda, kochani, woda, bo my. Fitness, zdrowie. Kwiat pomarańczy jest przepyszny. No muszę wam powiedzieć, no pycha ty, ale dobra. No, ale spróbuj kawę jeszcze. Sam ją przygotuję, sam ją mielę, jeśli chodzi o kawę. Poczekaj, niech przełknę. No, i tutaj serwujemy w Warszawie, a naszym klientom bardzo smakuje, bo jest zawsze świeża. Okej. Okay. Dzisiaj, kochani, spotkaliśmy się u mojego kolegi w kawiarni Lazis, bo fitness, z czym wam się kojarzy fitness? Sport, ruch, rekreacja, zdrowe jedzenie, dieta. No właśnie, zdrowe jedzenie. Dzisiaj mój kolega Nasser przygotuje przepyszną, zdrową, naprawdę, 100% zdrową, libańską sałatkę. Taka zwana tabury. Jeszcze raz? Tabury. 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 To jest moja ulubiona sałatka od jak byłem dzieckiem, zawsze moja mama to robiła. Okay. A jak są sąsiadki to robiły, to zawsze zaprosili mnie, bo wiedzieli, że nas uwielbia tą sałatkę. No tak, super. I matka mnie nauczyła od małego, zawsze ją pomagała w krojeniu, więc mam to już po prostu we krwi. Super. Ja chciałbym podzielić po prostu tą sałatkę z wami, bo naprawdę jest bardzo zdrowa. Składniki są bardzo zdrowe, później wam opowiem, jakie są składniki, zobaczycie, jest po prostu... Super, a będę mógł ci pomóc? Ależ oczywiście. Tylko wiesz, to... będziesz mnie tam poprawiał, bo ja od kuchni to tak wiesz, tak? Powiedzmy, nie lewe ręce, ale wiesz, gdzieś tam nożem się mogę przykryć. To się okaże, wszystko będzie nagrane. Okej, okay, dobra, Nasser, więc to może jak już siedzimy tu przy kawce, powiedz mi kilka słów o sobie. Skąd jesteś, gdzie się urodziłeś, może to, bo naszych widzów pewnie to interesuje, nie? Bo jestem z Libanu, urodziłem się w Trypoliszu, miasto nad Morzem Śródziemnym. Moja mama pochodzi z Bejrutu i tam się wychowałem prawie do 19 roku życia. I tam są moje korzenie, rodzina, przede wszystkim ciepło, morze. Co chcieć więcej? Tak, to jest naprawdę i ciepło rodziny, tak? To jest tak naprawdę też tam jest wszystko na miejscu. No i przyjechałem do Polski na studia. I tutaj skończyłem budownictwo, jestem inżynierem budownictwa w Częstochowie na Politechnice. I później zacząłem. Miałeś okazję jakieś budować jakiś dom? To zaprojektować, znaczy, może nie? Tak, miałem okazję i to nie jeden, nawet fitness club miałem okazję też pomóc asystować, bo jestem od remontu i technologii budowlane. Nawet sam tutaj w kawiarni robią całą tą dekorację i miałem ekipę do wykończenia. Więc lubię to. To jest taka też moja taka pasja, bo jestem po technikę budowlanym w Libanie. No i tak ciągle dalej. Ale jednak kierowało mi zupełnie w innym kierunku. Czy życia tak chciałem. Tak, to była moja pasja, jak się odnalazłem w fitnessie. Okej, okay, powiedz mi, wiesz, tu, że Europa jest wielka. Tak. Dlaczego Polska? Powiem szczerze, na początku to był przypadek. Pamiętam jedną rzecz, jak było w Libanie, to było chyba 90, bo ja przyjechałem 89 rok, oglądałem tak w telewizji, wtedy chyba wygrała Miss Świata, to była Polka. Mówi, Boże, to jest piękna i wygrała. Szybko, mów nazwisko. Pani Kremlicka? Tak. I
Właśnie mówi, Boże, jak jest piękna, naprawdę. I moją faworytką, może będę miał kiedyś okazję się spotkać, porozmawiać. No a wujek akurat miał wujka, który tutaj współpracował z Polską, a ja mi się kierowały drogi jakby do Rosji, żeby tam na studia, na stypendium, bo niestety w moim kraju to była wojna domowa przez 16 lat i ciężko było kończyć studiów i to było naprawdę ciężko, więc padł taki pomysł, że może jednak w Rosji jest stypendium. A wujek mówi do mnie, o nie, ja mam dla ciebie Polska, piękny, cudowny kraj. Poproszę. Jeżdżę od 20 lat do Polski, jest cudowne, cudowne ludzi, ja ci pomogę. No to pomogł mi na studia i tutaj przyjechał, dostałem stypendium, no i tak moja droga zaczęła. Na początku w Łodzi, studium języka polskiego i później na studiach na Politechnice Częstochowej. No i tak zaczęła moja jakby przygoda w Polsce. I rzeczywiście, wujek się nie pomylił, cudowne ludzie i cudowne kraje. Piękne kobiety? Ależ dla mnie każda jest miss. No tak. Nie tylko jedna. Powiedz mi, bo ciekawi mnie od dawien dawna, wasz kraj, wasz obyczaj, czy faktycznie jest też tak jak u nas w Polsce, że ta rodzina trzyma się razem, jest taka więź rodzinna, że jakby utrzymujecie tą więź, taką miłość rodzinną, tak. jest to faktycznie potwierdzone? Jest bardzo silne, tak, to więź rodziny, jest to miłość rodziny bardzo silne i powiem szczerze, mimo tam sytuacji polityczne, sytuacji wojna, jak się wychowa w wojnie, ale ta miłość rodzina, to jakby pomoże ci zapomnieć o tych różnych cierpieniach, bo jednak okazuje się, że miłość jest najważniejsza, bo to miłość jednak da się skasować negatywne różnych emocji i smutków. No tak, jednak faktycznie ta rodzina jest jakby takim trochę podporem, nie? Tak. Podporą taką w życiu, no bo wiadomo, różne płata nam figle życie, tak. I jednak jak nie mamy tej rodziny tego wsparcia, choćby nawet takiego duchowego, to jest moje zdanie, bo to nie wiem, co by się działo, zawsze to miłe słowo od bliskich osób jest tak. Po prostu fajne, nie? I mówię, dobra, okej, mamy miłość, mamy pracę, mamy przyjazd do Polski, tutaj miłość do Polski, super. I nagle fitness, skąd się wziął, bo jesteśmy programem fitnessowym, zdrowym, tak. I docelowo chcę tutaj, wiesz, zajrzeć troszeczkę w twoje pole fitnessu. Skąd i gdzie? Fitness, no właśnie. Tak naprawdę, jakby... odnalazłem tą pasję w Polsce, bo mi łączył sport i taniec. Okay. A ja w Libanie to zajmowałem się sportem i mój ojciec był piłkarzem zawodowym, moja rodzina cała, też mój brat, więc my mamy to w pokolenie. Smakuje. I tam tańczyłem, moja mama uwielbiała tańczyć i uczyła tańca, więc to dla mnie taniec to jest we krwi, muzyka dla mnie to jest w środku. Tańczyliśmy w domu tak spontanicznie zawsze. Więc jak odnalazłem w Polsce sport i taniec. I fitness, tak. Okazało się, że to wszystko mam w jednym. To jest w fitnessie. Okay. Tu jest muzyka, to jest ruch, tylko łączysz razem. I dawasz pozytywną energię i bawić się tym. Super, co mnie zaczęła. Więc tutaj odnalazłem tą drogę, jednak coś, które czułem się w tym wspaniale. I jak już osiedliłeś się już na stałe generalnie, ale jeździsz, odwiedzasz swoje tam rodzinę, jeżdża, tak? Przyjaciół. Co roku albo co dwa po prostu jeżdża. Jest to wyprawa chyba, co? Jest, ponieważ tam nie ma jeszcze takich wycieczek do Libanu. Sytuacja też w Libanie jest zawsze taka niestety polityczna, mieszana, ale to jest piękny kraj, tak? To jest piękny kraj z piękną kulturą, bardzo dobre jedzenia, są bardzo gościnni. No tak. Zawsze jest, jak ktoś tam jedzie, jak mam znajomych tutaj z Polski, jeżdżą, zawsze mi mówią, Liban jest przepiękny, no to rzeczywiście tak jest. Dobra, okej, nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał. Oczywiście porównując, tak? Jak widzisz libański fitness i fitness polski? W skali od 1 do 10. Jak chcesz, to nie musisz odpowiadać. Możesz opowiedzieć, porównać po prostu swoimi słowami. Nie musisz robić tego 2, 3. To znaczy, miałem okazję później jechać do Libanu. Byłem tam na 4 miesiące, bo miałem taki kontrakt zupełnie w innej dziedzinie niż fitness. Ale oczywiście, ponieważ to kocham, więc musiałem tam prowadzić zajęcia. I było mi. Po prostu walczyłem o to, że prowadzić zajęcia, bo ja miałem zupełnie inne stanowisko. I byłem zaskoczony, że naprawdę ludzi tam
bardzo pozytywnie. Też bardzo z uśmiechem, bardzo fajna, super energia. Dobrze się bawią, na luże. Tylko jeśli chodzi o instruktorów, poziom, no to rzeczywiście jeszcze tam to było, to trzeba na tym pracować. Robiłem tam trochę szkolenia też, więc, ale nie ukrywam, było też bardzo, bardzo przyjemnie, bo uważam, że też fitness to jest przede wszystkim pozytywnej energii, tak? Jak ktoś chce, to jest w stanie poprawić techniki, poprawisz siły. Dokładnie. Ale też dużo form tanecznych, też preferują formy taneczne, czy tylko i wzmacnianie. I bardzo lubią, bardzo lubią. One tam właśnie tym bardziej, że tam lubią formy taneczne, jeszcze uważam, że bardziej chyba niż formy siłowe, bo one tam kochają muzykę, tak? No tą muzykę to mają wreckę. No tak. Tam wystarczy włączą muzyki i to już wszyscy się bawią, a ja jeszcze nie zacząłem zajęcia. Ja mówię, już. Więc to ci tak od razu jako instruktor. Daj ci taką fajną, pozytywną energię, no tak? Nikt nie patrzy na ciebie dziwnie, a co robisz, a dlaczego? Nie, tam kochają muzykę, tak? To jest jak się rodzisz z muzyką, no to... No tak, tak, tak. To... Wtedy nie patrzysz na zewnątrz, tak. Też obserwujesz. I przy okazji ćwiczą, no nie? Oni przy okazji ćwiczą, więc one się cieszą. Więc to jest to, więc nie ukrywam, byłem bardzo miło zaskoczony. Ale fitness w Polsce jest na bardzo dobrym poziomie. Czy tu, czy gdzie indziej, też jak wjechałem za granicę, uważam, że polski fitness to jest... Po prostu high level. Taka jest prawda. Dużo się zmieniło, bo zaczęłam w sumie moja przygoda z fitnessem dokładnie 95 rok. Więc kupę czasu. Więc prawie 31 lat. Więc to wszystkie zmiany w fitnessie w Polsce to wszystko. Można było obserwować. Obserwować i sam uczyłem, że cały czas się uczę, do tej pory się uczę. To było pięknie, jest zupełnie inaczej, bo teraz to już. Fitness stało się biznes teraz, fitness stało się zupełnie jakby moda, a wtedy to było zupełnie inaczej początki, tak? No, pasja tak przemawiała, więc inne czasy były. Ale to jest pięknie. Kiedyś energia z nas wylatywała, tak. A teraz kasa. Nie? Dobre, co? Dobra, słuchajcie, my tutaj byśmy rozmawiali naprawdę z Nasserem bardzo długo, ale docelowo chciałbym, żebyśmy zabrali się za tą sałatkę, bo ja tak, tutaj znam się trochę na warzywach. Sałata rzymska, zgadza się? Tak, jest. Jest! Pomidor, no to wiesz, cebulka, ogórek i cytryna, ale to, co tam jest w środku... To jest bulgur. Co to jest? Bulgur, kasza. Taka kasza specjalna. Okay. Ona już jest jakby namoczona w wrzątek wody i później osącona z wody do sałaty. To jest nam potrzebne i pietruszka jest nam potrzebna, bo to jest podstawowy składnik, pietruszka. I szczypiorek, nieduża ilość, więc to Wam pokażę. Ona bazuje właśnie na warzywach. To jest sałata bardzo zdrowa, warzywa i do tego potrzebujemy oliwa z oliwek i cytryna. I do tego delikatną przyprawę, czyli 7 przypraw. Jeżeli nie macie świeżą miętę do krojenia do sałatek, to trochę, to ja używam suszoną miętę troszeczkę, tak do smaku, więc też... No i to wszystko. Czyli te wszystkie produkty można u nas tutaj dostać w Polsce, tak, nie? Spokojnie. W Polsce, dokładnie. Ja akurat używam taką oliwą libańską, co sprowadzam, więc właśnie u mnie jest w kawiarni, bo oczywiście tutaj mam taki sklep orientalny, więc to jest, biorąc towar, tak, przypomina mi te smaki w Libanie, jak się wychowałam. Dzieciństwo. Smaki, dokładnie, tak. Znamy taki... Jest, to się też pamiętam. Jest, no. Tak, ja na przykład z dzieciństwa pamiętam, nigdy nie nienawidziłem flaków. Flaczki i do tej pory mi zostało, że nienawidzę. I te smaki, wiesz. A ja na przykład jak przyjechałem do Polski, to pierwszy raz jak zjadłem śledzi, mnie nie smakował. A dzisiaj to sam robię śledź. Ale to ja uwielbiam. Tak, ja też uwielbiam śledzie. Dobra, śledź, okej, spoko ryba, ale na ser. Tutaj zabierzmy się może do tej sorki. Wiesz co, ja tak, powiem szczerze. Umiem trochę kroić. Ja ci dam do krojenia, tak? Ale. To wszystko się okazji, bo z tym to takie bardzo proste, żeby było. Słuchajcie, Christian, ja mam do ciebie prośbę, mój drogi. Ty mi kroisz, zanim dasz ci cebulę, żebyś płakał troszeczkę. O jest! Ale to zrobię. Dam ci ogórek. Ogórek. Okej. Okay. A potrzebuję ten ogórek, żeby go kroił paski. Ale taki. Drobny, taki krótki. Okej? Okay. No mogę? Tak, wyciągnę jeden. Okay. Czyli stupę. Ja mogę zrobić. Takie cieniutkie paski i taki hop. I tak, i żeby był drobny. Dobra? Dobra. A ja tutaj biorę oczywiście za
pietruszki i szybko ja tutaj czyli co, ja już mogę, tak? Działać? Tak, już możesz działać, a mnie tutaj będzie. Ty, ale nie będziesz miał krzania jak za grubo? Kochane, jak będziesz. Szef kuchni. Wie, no ja muszę się pilnować, to. Zobaczymy, jak Krystian sobie poradzi. To jest jedna z moich ulubionych sałatek, naprawdę. Ale uwaga, jeśli chodzi o pietruszkę, ona musi być na bardzo drobno rojona, ona nie może być gruba. Ok, to jest jeden z podstaw elementów robienia sałaty tabuli. Dobrze? Proszę o tym pamiętać, jeżeli chcecie to robić. Proszę, drobno kroić. Ja tak się troszeczkę tutaj zawiesiłem, bo ja taką koncentrację tutaj tak. Skupiam na tym ogórku. Ja cię kręcę, mówię ci. Ale razem. Jaki skład ty robisz przed tym? Normalnie on śpicie Krystian. Ja to w ogóle wiem. Przysiady robię. Brakuje mu prosterta. Zobacz. I teraz co? I teraz co? Drugo, jeszcze daj tak a, na i pół. Tak? Daj tak na pół. O, na pół. Bo teraz pół, tak? Super, tak. Daj na pół. I później kroisz. A, okej. Okay. A ja tutaj... Proszę nie śmiać się z mojej zupy. Sama tabuli teraz naprawdę będę ją szybko, bardzo szybko zrobisz. Sami wiecie, jak jest pietrusza zdrowa, tak? Więc nie muszę wam tego powiedzieć. I drobno kroimy. Przesłownie ja to robię 10 minut i mam sałatkę cała jest zrobiona, tak? Ale ciekawie ja jestem z Krystianem ile. Ale słuchaj, tego. Muszę ci powiedzieć, że chyba jestem dumny z tego, co zrobiłem. Ale tak, aczkolwiek, jest to zaraz szef oceni, bo ja tutaj, wiesz... No jak oj, widzicie... Oj, jakbyś mi miał przyjąć tutaj na kucharza, to chyba by było cienko, co? No, jak widzicie... No cóż no, do wieczora byśmy klientom dali, tak? Klienci by uciekli. By dostali, no nie? Okej, okay, jak widzicie, to jest drobno. No, ja tutaj tą pietruszkę wrzucam. Super. Tak. Jak to widzisz, powiedz mi, bo okiem fachowca. Bardzo dobrze, Krystian. Tak? Możesz mi tutaj wrzucić i jeszcze następną zrobić, tak żebyś mi tutaj musi być balza, wiesz. Dobra. Okej. Okay. I Krystian przygotuje ogórki, daje się pomidor. Pomidor jest bardzo dobrze, żeby kolejny, żeby ten sposób, żeby ten sok nie uciekł nam z pomidora. Więc, ale nie trzeba obierać skórki. Jeżeli jest dojrzały, miękki pomidor, to tak, to trzeba obrać skórki, bo ci popsuje no tak, się, jest... będzie ciężki na żołądek, tak? No tak, dokładnie. Ale jeżeli jest pomidor ładnie, to fajnie, jędrnie, jak to się mówi, no tak. Okay, to wtedy nie trzeba. Ale ogórek trzeba obrać ze skóry, zaznaczam, dobrze? Ogórek trzeba obrać ze skóry. Bo ta sałata robi się z ogórkiem, albo można robić ją bez. To zależy od mięsowości. To zobacz. Fajna sprawa, bo tutaj sałatka zdrowa, to jakbyśmy pokroili ogórka ze skórą. Ale wiesz co, wiesz, bo w tych wszystkich produktach w skórce tak. Są tak zwane flavonoidy, tak? Czyli taka esencja tak. Tego warzywa, które ma w sobie to, te witaminki, to wszystko, co jest fajne. Dokładnie. Nie? Tutaj jest akurat, jeśli chodzi o ogórek, obieramy go ze skóry, chodzi o przede wszystkim smak, ponieważ robimy go bardzo, kroimy go bardzo drobne, tak, żeby później nie wyszła sama skóra, więc on cały czas będzie taki soczysty, jeśli chodzi o ogórek. Jest no. Inna sałatka, którą nie obieramy, nazywa się fatusz, nie obieramy w ogóle ogórek, tylko kroimy. Więc tak naprawdę to wszystko zależy. Jaką sałatkę przygotujemy? Muszę ci powiedzieć, że chyba doszedłem do wprawy, wiesz? Ale coraz ja lepiej mi wychodzi ten obok. Jakbym tak cały dzień robił, chłopie, ja bym tutaj normalnie, wiesz, ciało do... tutaj będzie klasa, klasa. No, okay. Jak będę potrzebował pomóc, to do ciebie zadzwonię. Dzwoń, śmiało. Przyjeżdżam na ogórki. No i tak, teraz właśnie kroimy tego pomidora i zaraz zabierzemy jeszcze na następną rzecz. I to jest mianowicie cebula. Cebula też będziemy ją bardzo drobne. Nie dużo cebuli dam. Zobaczcie tutaj sałatki jedną cebulkę. Fajnie się robi, wiesz co, tak ja w ogóle chyba lubię robić rzeczy. Na przykład w towarzystwie z kimś, tak? Żeby fajnie się spędza też czas. Można tak. Porozmawiać, niekoniecznie w tablecie, tak? W telefonie. Tak, tak, tak. A wiesz, kupisz gotową sałatkę, zjeść, ciach, ciach, szybko. A tu zobacz,
fajnie sobie kroimy, sobie gadamy o śmiesznych rzeczach, przy okazji o zdrowych, nie? No. Zawsze fajnie czas leci, no, nie? Super. A ja ci powiem, ja na przykład jak robię, ja zawsze włączam muzyki, zawsze. Ja zawsze robię i gotuję przy muzyce. Zrobione? O, dokładnie. Ale co? Dobre. Ja jestem z siebie dumny. Jestem z siebie dumny, Krystian. Ja zawsze gotuję i włączam muzykę. Kocham salsę, kocham muzykę. Okej, okay. A czyli gdzieś na tyle musi lecieć coś. I nawet czasami trochę kilka kroków zdrowie, tak? No ale co, że kroisz i no tutaj wiesz, jakieś takie... Okay. Jak pan poczekasz, ale co się gotuje, to troszeczkę sobie wymyślam jakieś nowe krok albo sam potęczę. Po prostu, ale powiem ci szczerze, to tak się wychowałem. Ja się wychowałem na muzyce. W domu zawsze leciała muzyka. Zawsze. Moja mama świetnie tańczyła taniec brzucha. A? I nauczyła mnie tańczyć. Taniec brzucha? Taniec brzucha, więc ona była super. Dobra, teraz pauza. Uwaga, Nasser zrobi krok taniec brzucha, proszę. O. Mały, mały krok. Mały, proszę. Mały. Tylko biodrami i raz, i dwa, i trzy, i cztery. Raz, i dwa, trzy, i cztery. A co najważniejsze, tylko... A to wiem, no nie, no ja... No wiesz. Nie. Wiem o co chodzi. No wiem, no, no. Wszyscy wiemy, że o co chodzi. Nasi widzowie też pewnie domyślają się o co chodzi, więc wszystko jest myślę, pod kontrolą. Myślę, że osoby, które chodzą do mnie na zajęcia, to często mają z tym do czynienia. No tak. Z tym brzucha, więc to też... Krystian. Dobra, cebula. Cebulka, połowa dla ciebie. Nie, tak? No dokrojenę drobną i połowa dla mnie. On ma okulary, więc on nie będzie płakał. Ja nie mam okularów. Ale mam szkło. Okej. No tak, jest ładnie, Krystian. Super, jestem przyjemny, naprawdę. No wiesz, uczę się jakoś. Tak jak to się mówi, że człowiek uczy się przez całe życie, tak? I dokładnie tak. I wszystkiego, no bo to, wiesz, takie niby, pokroję cebulkę. No wiesz, no można pokroić, ale później trochę inaczej smakuje to, wiesz, jest drobniutko zrobiona, to lepiej się przełyka, lepiej się trawi, nie? To jest wszystko, wszystko, wiesz, musi współgrać. A tu jeszcze jedną tą cebulę tutaj wrzucamy. Tak, super, dzięki, wow. No i co, może być? I teraz chodzi, idealnie, Krystian. Starczy już się. To chcesz lepiej, nie, starczy. Wystarczy, tak. Dobra, to i teraz już mamy jakby podstawowe składniki, to co mamy. To jest ten zapach jest. Pietruszka, pomidor, ogórek, cebula. I teraz następny składnik, co jest nam potrzebny, to jest burgur. Ja go już namaczałam na wrzątek, mniej więcej z 10 minut i później posączać go, tak, z wody. I właśnie później daje mi burgur. Niektórzy to robią tutaj w Polsce, biorą kuskus, tak? Ale prawdziwy tabuli to się robi z burguru, nie z kuskusu, bo kuskus jest bardziej wodnisty wtedy jest i on jest delikatniejszy w smaku. Burgur, nawet namoczony, ale ma swój zapach. Fajny. No, ojej, to fajnie. Tu więc dajemy, o. Super. No dobra. I do tego... Przyprawy? Dam przyprawy. Mam tutaj miętą suszoną. Bo gdybym miał świeżą miętę, też mogę pokroić świeżą miętę, też jest fajnie, ale jak nie mam, to już mam miętą suszoną, tak, do smaku. A powiedz mi, czy faceci to tacy są naprawdę, to jest prawda, że facet to taki dobry kucharz? Bo fitness, w fitnessie też mówi się, że niby facet to też dobry trener, instruktor, no czy z tym to jest podzielone wiesz, są zdania, czy w kuchni jest tak? Tak jest, ale ja na przykład mój nauczyciel to zawsze była moja matka, ja znam jest kobietą. Świetnie gotowała, no moja babcia tak samo, ale ja przyjąłem, ponieważ byliśmy, mam jeszcze dwóch braci, siostry nie mieliśmy, gdzie pomagała mamie, więc ja tutaj zawsze było... A, czyli taki rodzynek. ...pomocy, takiej do pomocy. No, no i pomagało. I ta pasja jakby już mam to we krwi, okay. Oto się to robię i to robię to z pasją. Więc, tak, i tutaj dam przeprawę, to jest delikatna przeprawa, 7 przepraw, ona jest z Libanu akurat. Mam sąsiada, które sam mieli te przyprawy i zawsze jak jeżdżą do Libanu, to ja tak, to zawsze przywożę te przyprawy do smaku. O. I... Słuchajcie, to jak tutaj jest pięknie pachnie aromat tego wszystkiego, to jest... Właśnie. Zaraz zobacz, jak wiesz, no, nie są to produkty jakieś takie, wiesz, trudne i nie można ich znaleźć. Wszystko proste mamy, produkty, tak, wszystko jest dostępne, dokładnie. A zapach jest przepiękny. Słuchajcie, używam cytryna. Libańska? Słuchaj, polska cytryna. Jest najlepsza. Jest najlepsza, ale niestety rzadko ją mamy. Polska jest, cytryna jest sprowadzana z Niemiec. To jest chyba hiszpańska akurat. Hiszpańska. Więc... Ale cytrusy to cytrusy. Ja się wychowałam w domu,
gdzie właśnie wczoraj powiedziałam małżonki, że zapach kwiatów pomarańczy i cytrusów, to zawsze przychodzi wiosna, to tak mocno pachnie na całe, na jakby koło domu, bo jeśli no tak. niedaleko, całe te sady, cytryny, limonki, mięso, to tak ładnie pachnie. Słuchajcie, jeśli chodzi o cytrynę, cytryna to jest podstawa, więc nie żałujcie cytryny, ponieważ ta sałata, ona musi być lekko kwaśna, musi dominować. Taki po prostu jest jej urok. Więc dlatego śmiało pietruszka wypija cały ten sos, tak? Ja tutaj akurat do tej ilości, co ja zrobiłam, to minimum potrzebuję dwie cytryny, a później to ją spróbuję do... To co zaraz zmieszamy, tak? Tak, i to jest o. Już mamy. Dobra. Chciałbym, żeby Krystian spróbuje, żeby mówił prawdę, tak? A nie tylko mówił. Słuchajcie, usłyszycie szczere słowo, prawdy. Dokładnie. Nie będę patrzył, że to jest mój kolega, absolutnie. Jak będzie, wiesz, chrzaniona sałatka, powiem na ser. Chyba przez te moje ogórki cięte. Kiepska. Tak, wtedy ja rzucę na niego. Dawaj mi szansę, bo ja się mogę się doczekać. I teraz, poczekaj, Krystian, mój drogi. Jest ważny element teraz i to jest najważniejsze. Oliwa z oliwek. Ja tu mam zasypaną. Piękna. No świetny pach na oliwa. I to jest właśnie do... Ile tej oliwy? Wiesz co? Tak mniej więcej. Zrobimy tak. Ja to... Moja mama zawsze mówi do mojego taty, co ty pijesz tej oliwy? Bo u nas to jest taki produkt, tak jak... Herbata. Jak herbata, dosłownie. I dzięki temu jest zdrowy. Ale wiesz co, bo warzywa i oliwa to wiesz, współgra, nie? To wszystko później uwalnia się. Oczywiście, witaminki. Oczywiście, że tak. No bo to jednak wiesz, musi jakby no, mieć jakby jakieś połączenie. To ze jest sobą, jeszcze nie? Ktoś, oczywiście jest wegetarianinem, proszę bardzo. Może to zostanie zmierzasz, ale oczywiście, że tak samo. W ogóle zero mięsa. Słuchajcie. Zero, nawet jaroszem. O. I teraz o, tylko pomieszami. Dobra, dobra, dobra. Mogę w tym jeść? Oczywiście. Ale poczekaj, zaraz się tam jeszcze jedną rzecz, za niej to bierzesz. Tak. Pomieszaj, Krystian, tak jak robię. Ty przygotujesz. Okej. Okay. Bardzo fajnie jest do tego dawać sałatę rzymską. I zrobić tak, jak można ją zrobić dosłownie, na przykład jak kanapka. A, zawinąć. To znaczy, tutaj do środka dajesz dwa razy, ile jest. I możesz spokojnie... Wiesz, możesz jakąś kanapkę. Jak myślisz, jest idealnie. Muszę ci powiedzieć, że to moje ogórki idealnie wyglądają, jak wiesz. Ale to widać. No, o, ja. Super. I teraz na przykład... No tak. Ci mamy tutaj jedno, bierzesz, tak. Czyli taki trochę, wiesz co, tak to trochę przypomina taki, powiedzmy, taki gołąbek, nie? Tak, dokładnie tak. Możesz zawinąć sobie i co? I teraz... Jestem smacznego. Szamać. Kochani, chwila prawdy. Macie ochotę spróbować? Mam nadzieję, że tak. Jo. Soczysta, zdrowa. Więc nie ma tutaj dwóch zdań. Ja też spróbuję, żeby nie było też. Kochani, to jest dobre. O Jezu. Wasze zdrowie. No. Ale ta kłódka, przepraszam. Soczysta. No. Chyba narobiliśmy im ochotę, wiesz? No jak? To wszystko dla ciebie teraz. Jak tyle masz godzin do ćwiczeń, no. Ja na razie mam przerwę, więc ja tutaj na razie... Ja też trochę przerwy mam. Kochani, naprawdę, ja jestem pod wielkim wrażeniem. Produkty znane. Słuchajcie, te przyprawy, tak. Ten olej powoduje totalnie inny smak. Tak jest. Naprawdę. I jeszcze ta sałata rzymska, która jest zawinięta to wszystko, takie ładne zawiniątko, wygląda to przepysznie. Przesympatycznie, no bardzo, bardzo fajnie. Słuchajcie, ja jestem serdecznie wdzięczny za to, że mogłem tutaj nagrać ten odcinek z Naserem.
i podzielić się z Wami takimi fajnymi informacjami, no bo w sumie prosta sałatka, a smak przepyszny, ludzie mogą naprawdę skosztować. Dziękuję Ci, Nasser, za wspaniałe tu przyprawy, no zapachy po prostu są wyśmienite. Dzięki serdecznie za Twoje opowieści. Można by było ich jeszcze słuchać bardzo długo, ale niestety musimy kończyć. Będzie okazja, oczywiście, kochani, polecam tego pana fitness, bardzo dobry fitness sprzedaje, fajnie tańczy, bardzo fajne rzeczy robi, zdrowe do jedzenia. Polecam kawiarnię Lazis, zapraszajcie, Warszawa, ulica Kasprowicza, tutaj zjecie bardzo fajne jedzonko. Zapraszam, kochani, do zobaczenia. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Dziękujemy. Pa!